Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Myślenicki piknik bożonarodzeniowy odbył się w niedzielę 16 grudnia w przyjaznej zimowej aurze. Była to znakomita okazja, by na tydzień przed świętami społeczność lokalna zintegrowała się w samym centrum miasta. Tegoroczna edycja wydarzenia obfitowała w liczne atrakcje dla całych rodzin. Jeśli święta Bożego Narodzenia, to czas na smaczne wigilijne potrawy, o które zadbały gospodynie z całej gminy. Szyszeczki bardzo smaczne, pierniczki, piękne pierniczki, zapraszamy bardzo. Żurek tradycyjny, biały barszczyk, czerwony barszczyk, bardzo proszę. Grzanie to jest bardzo dobre. Rewelacje, zapraszamy na żurek. O wspaniałą zabawę zadbał Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, który zaprosił na warsztaty rękodzielnicze oraz Centrum Aktywnego Rozwoju proponujące animacje oraz konkursy z nagrodami. Dla najmłodszych najważniejszym było spotkanie ze świętym Mikołajem, który w tym roku był w doborowym towarzystwie swojej żony oraz elfa i śnieżynki. Piękna aura świąteczna, świąteczny nastrój. Cieszę się, że już dużo mieszkańców jest z nami na rynku. No i ten klimat świąteczny, myślę, niech już na dobre zagości w naszych domach, w naszych sercach. Bardzo się cieszymy, że tak licznie Państwo przybyli na myślenicki rynek, no ale oczywiście myślenicy zawsze stają na wysokości zadania, moi drodzy. Bardzo, bardzo się cieszymy, że zjawili się Państwo tak licznie i zjawili się Państwo ze swoimi pociechami, bo tutaj naprawdę mamy mnóstwo atrakcji. Przyszłam tutaj, bo chciałam mojej wnusi pokazać świętego Mikołaja, bo jeszcze nie widziała. Oprócz świętego Mikołaja jest coś jeszcze, co można zobaczyć? Tak, można popróbować potraw wigilijnych i właśnie chcieliśmy sobie kupić barszczyku na Wigilię. Są inne pyszne potrawy, może spróbujemy. Podegustujecie już tych wspaniałych smakołyków, a jak smakują? Powiem szczerze, są wyśmienite. Najpierw zjedliśmy wszystkie ciastka, jakie tylko były tu możliwe, a teraz wszyscy degustujemy żurek, który po prostu rozpływa się w ustach. Jest cudownie, cudowna atmosfera, słońce świeci, wszyscy zadowoleni, szczęśliwi, w końcu czujemy święta, bo jest śnieg, proszę Państwa, jest śnieg. Proszę powiedzieć, czy to dobra inicjatywa organizować na rynku w Myślenicach taki kiermasz bożonarodzeniowy? Zawsze ciekawy, zawsze coś można nowego zobaczyć, nowe rozwiązania, może nowe smakołyki spróbować. Bo urodziło nam się takie maryństwo i chcemy mu pokazać, co będzie, jak wyglądają święta, jak wygląda Mikołaj, tak? To jest bardzo dobra rzecz, poza tym ludzie się spotykają, rozmawiają ze sobą o świętach nawet. Można popróbować tych potraw, może jakaś inspiracja, żeby coś ugotować dla siebie innego. Także super pomysł. No i dzieci się cieszą z Mikołaja. Tak, Zuzia? Jakaś integracja myśleniczan okolicznych, ludzi z okolicznych wsi. Warto posłuchać nowego burmistrza, bo przecież no może jakaś nowość będzie w Myślenicach i w powiecie myślenickim. No zobaczymy. Dajmy mu szansę i sobie też, żeby się, tak jak mówię, troszkę zintegrować. Dzień dobry, święty Mikołaju. Do kogo dzisiaj przychodzisz? Do całych Myślenic przychodzę. Do całych Myślenic. A czego życzysz Myślenicom w takim razie na nadchodzące święta? Szczęścia i zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Żeby w rodzinie były spędzone. No, żeby były zbliżały tą rodzinę i żeby prowadziły do czego lepszego. Miłości, życzliwości i jedni do drugich pewnie dużo też cierpliwości. Tak zwyczajnie. O wszystkim przede wszystkim dużo zdrówka, można powiedzieć, pogody ducha, żeby te święta były zapamiętane na przyszłość, dokładnie wszystkim. Dzielmy się tym wszystkim, co mamy z innymi osobami, bo tego nam trzeba, tej radości. Nie smutku, tylko radości. Zdrowia. Tak jak zawsze zdrowia, bo jeśli zdrowie będzie, to wszystko będzie, tak? Podczas pikniku odbyła się zbiórka charytatywna Akcja Powrotu do Zdrowia Grzegorza Proszkowca. Myślenicki piknik bożonarodzeniowy, jak podkreślają jego uczestnicy, to cenna inicjatywa. Zatem cóż, do zobaczenia za rok. O, pozdrawiam Myślenicę.